Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na tej części praktycznej z anatomii w praktyce. Właśnie jestem w trakcie nagrywania filmików, więc tak pomyślałem, że też się troszeczkę wcześniej z Wami tymi ćwiczeniami podzielę. Wykorzystamy sobie dzisiaj piłeczkę i wykorzystamy sobie dzisiaj flossing, taśmę do flossingu. Jeżeli pojawia się u nas pacjent z bólem w rejonie stopy, z bólem w rejonie czy podeszwy, czy części grzbietowej, części podeszwowej, części grzbietowej, czy w rejonie łydki, bardzo fajnie jest edukować naszego pacjenta, żeby mógł sam pracować w domu. Więc tutaj te metody, które pokażę, przede wszystkim mają na celu bardzo dobre przykrwienia, ale też poprawę elastyczności naszych mięśni. To jest metoda autoterapii, tak? Naszego pacjenta w przypadku jakichkolwiek dysfunkcji w rejonie stawu skokowego. Pierwszy sposób, układamy sobie piłeczkę w rejonie ścięgna Achillesa, czyli ponad piętą, a poniżej łydki. I w sytuacji, kiedy sam docisk powoduje już delikatny dyskomfort, to możemy wyedukować naszego pacjenta, że ta pozycja w zupełności już wystarczy. Jeżeli możemy popracować czynnie, edukuję pacjenta, żeby popracował w rotacji zewnętrznej, w biodrze i w rotacji, do rotacji wewnętrznej. Tak jak powiedziałem przed chwilką, metoda jest bardzo fajna w przypadku dysfunkcji, ponieważ powoduje bardzo duże przekrwienie, powoduje poprawę elastyczności, więc nasz pacjent pracując w domu też może przyspieszyć efekt leczenia, ten cały proces regeneracji. Z pracy z rotacji zewnętrznej z rotacji wewnętrznej jesteśmy w stanie pracować wprowadzając zgięcie podeszwowe i zgięcie grzbietowe. Zatrzymujemy piłeczkę w jednym miejscu, wprowadzamy zgięcie podeszwowe i wprowadzamy zgięcie grzbietowe. Tutaj w tym ruchu, tak samo jak w poprzednim, mobilizujemy nasze tkanki, więc jeżeli występuje jakikolwiek rejon, który jest chociażby sztywny, któremu brakuje elastyczności, to taka praca w przypadku automasażu, autoterapii jest w stanie naprawdę pomóc. Pracujemy od zgięcia grzbietowego do zgięcia podeszwowego. Kolejny ruch, który możemy wykonać, to rolowanie od guza piętowego poprzez śródstopie do paliczków do naszych palców. Pracujemy poprzez całą długość śródstopia od pięty w kierunku paliczków. W przypadku ostrogi piętowej, w przypadku na przykład zapalenia rozcięgla podeszwowego, metoda, która może bardzo pomóc, tak? Więc myślę, że warto wyedukować pacjentów, żeby sami sobie pracowali. W przypadku, kiedy ta metoda, ta pozycja nie stwarza większych problemów, możemy nauczyć pacjenta w takiej samej pozycji, rolując stopę, tylko stojąc na naszej piłeczce. W tamtej pozycji stojącej docisk naszego pacjenta poprzez wagę ciała będzie kolejnym bodźcem, który może wpłynąć pozytywnie na daną dysfunkcję. I to jest pierwsza metoda. Druga metoda, którą chciałbym Wam pokazać. Flossing, taśma. Zwróćcie uwagę, że ta taśma jest taśmą elastyczną, więc wszystko też będzie zależne od tego, jak mocno napniemy naszą taśmę, jak ona jest elastyczna, ponieważ są różnego rodzaju taśmy na rynku. Metoda polega na tym, że w przypadku bólu np. stawu skokowego zaczniemy taśmować naszą kostkę, nasz staw skokowy poniżej rejonu kostki w kierunku piszczeli. Zaczynamy na śródstopiu. Delikatnie ten pierwszy ruch wykonuję poprzez napięcie taśmy. I teraz coraz wyżej, z delikatnym napięciem, pracujemy coraz wyżej. Obejmując pięta, obejmując się na Achillesa i kończymy w rejonie. Wszystko zależy od napięcia taśmy, ale w rejonie mniej więcej połowę podudzia. Ostatnia część,
musimy wcisnąć ją pod tą część przedostatnią, więc delikatnie puszczamy napięcia, wkładamy pod spód, wyciągamy i zatrzymujemy. Noga wraca do pozycji neutralnej i staramy się wprowadzić pompę mięśniową poprzez zgięcie podeszwowe i poprzez zgięcia grzbietowe. Metoda, która naprawdę jest warta uwagi, ponieważ powoduje bardzo duże przekrwienia. To, co dla mnie jest najważniejsze w tej metodzie, to dostarczenie świeżej krwi. Tak? Więc tutaj ten aspekt terapeutyczny bazuje przede wszystkim na poprawie regeneracji, na poprawie elastyczności tkanek, mobilizacja tkanek poprzez ruch czynny, poprzez ruch bierny, ale tak jak powiedziałem wcześniej, przede wszystkim aspekt poprawy krwienia. Wykonujemy ten ruch kilka razy. W przypadku, jeżeli widzicie zasinienie palców, sugeruję przerwać te ćwiczenia. W przypadku, jeżeli noga Wam zaczyna drętwieć, pojawiają się jakiekolwiek rodzaju objawy neurologiczne, tak samo kończymy ćwiczenie. Jeżeli jesteście pacjentami, sugeruję, żeby pojawić się u specjalistę z Waszym problemem. A w przypadku, jeżeli jesteście terapeutami, to warto poczytać o tych metodach. Po puszczeniu taśmy wracam do ruchu czynnego, do zgięcia podeszwowego, zgięcia grzbietowego, żeby znowu delikatnie popracować ze stawem. Cały cykl powtarzamy kilkukrotnie. Tak jak powiedziałem wcześniej, zwróćcie uwagę na siłę napięcia taśmy. Jeżeli napięcie ją bardzo mocno, to czujecie bardzo dużą kompresję. W takiej sytuacji jakiekolwiek zaburzenia neurologiczne, czy kwestii na przykład zaburzeń dokrwiennych, jakiekolwiek zasinienia, może się pojawić o wiele szybciej. Tak? Więc tutaj, tak jak powiedziałem, jeżeli jesteście pacjentami, udajcie się do specjalistów, żeby nauczyć się tej metody. A jeżeli jesteście specjalistami, a nie znacie tej metody, to bardzo fajnie sobie poczywać. Za kilka dni pojawi się część teoretyczna anatomii w praktyce. Będą przede wszystkim jednostki chorobowe. Będzie dużo rozmowy na temat dysfunkcji. Więc jeżeli podoba Wam się ten set, zapraszam do subskrypcji, dajcie lajki. Jeżeli macie jakiekolwiek sugestie, piszcie w komentarzach. No i do zobaczenia w kolejnej części. Hej!